Śmigła. Cześć, zapraszam Was bardzo gorąco na dzisiejszy lot. Planujemy z Arkiem przelot do Warki nad Pilicę. Także 4 gminy, 3 powiaty. Temperatura jest wysoka, bo 30 stopni Celsjusza, wiatr praktycznie zerowy. Chorągiewka ledwo co się rusza, także szybkie starty i szybkie lądowania w dniu dzisiejszym. Kolega Tomek z dziećmi przyjechał na startowisko pooglądać również paralotnie. Jest to dodatkowa atrakcja tutaj w miejscowości, także mam nadzieję, że dzisiejszy materiał będzie Wam się podobał. Oczywiście na końcu jest niespodzianka, nie przewijać, tylko proszę oglądać do końca. Także zapraszam serdecznie do obejrzenia materiału. No i czekam na Arka, aż wystartuje. Arek się szpei, a ja w holdingu. No i zauważyłem śmigłowiec u siebie w rejonie, Mi-2. No i trochę mogę pomachać skrzydłem, delikatne wingovery. No myślę, że koledzy z Mi-2 zauważą. No i widzę, że Arek już wystartował, także zbieramy się na przelot. No Jarek, jestem tuż za tobą, lecia, ja cię dogonię. No lecę na zaciągniętych trymerach, żeby mieć postępową względem Arka podobną. Wiadomo, że moje skrzydło troszeczkę szybsze, dlatego delikatnie suję tuż za nim, żeby go za bardzo nie wyprzedzać. No i obieramy kurs na Pilicę, 318 stopni. Według nawigacji i lecimy tak, żeby przeskoczyć nad lasem, ewentualnie ominąć, no, ponieważ nad lasami nie jest zbyt bezpiecznie. No i pod nami Budy Augustowskie w gminie Grabów nad Pilicą. No i aktualnie Augustów. Augustów to nie ten Augustów na Mazurach, to Augustów w Grabowie nad Pilicą. W powiedzmy mazowieckim są dwa Augustowy. No a tutaj obok zaraz jest dworzec PKP w Strzyżynie. To słońce jeszcze w miarę wysoko, a my jesteśmy w tej chwili nad Boską Wolą w gminie Stromiec, powiat białobrzeski. No i moi drodzy, dolecieliśmy do miejsca docelowego, jesteśmy nad Pilicą. Przed nami Biała Góra. Pozdrawiamy mieszkańców Białej Góry. No tutaj widzę, że jakieś osoby kąpią się w Pilicy. Woda chyba ciepła, temperatura przy ziemi 33 stopnie Celsjusza, w powietrzu troszeczkę odczuwalność tej temperatury jest mniejsza. No i piękne tereny, rejon Pilicy, piękna roślinność, ładne miejsca. No spójrzcie, po mojej prawej stronie miejscowość Letniskowa, Kępa Niebojeska w gminie Grabów nad Pilicą, powiat kozienicki. No i jakiś orzeł tutaj przede mną leci. To nie orzeł, to czapla. No, charakterystyczna szyja wygięta w S. No, także miłe spotkanie. Czapla szara. A przede mną ośrodek, hotel w Sielance.
często tutaj są zgrupowania kadry narodowej, no i zawodników klubów piłkarskich. No a przede mną szlak kolejowy na godzinie 12:00, szlak prowadzący z Radomia do Warszawy, most na Pilicy w Warce, no i drugi cel osiągnięty, waypoint Warka. Wspaniały zachód słońca nad Warką. No, browarów wareckich nie dosyłają na tą wysokość. No, ale Warkę wszyscy w Polsce znają. Właśnie przede wszystkim z browarów. No i wykręcam się pod wiatr. Mam do przeskoczenia las, a później łąki i miejscowość Grabów nad Pilicą w oddali. No, sprawdziłem stan paliwa. W zbiorniku mam jeszcze 3 litry. Także może być mały problem z doleceniem przy tej prędkości. W tej chwili mam postępową pod wiatr 34 do 40 km na godzinę. Także obawiam się, że mogę nie dolecieć. No i przede mną Grabów nad Pilicą. No i przede mną dom w Nowej Woli, w Grabowie nad Pilicą. Po mojej lewej stronie zwierzyniec. No i ściana lasu, nad którą będę musiał przeskoczyć, tak aby bezpiecznie wylądować już na terenach gminy Głowaczów. W dole jeszcze widać samotną miejscowość Paprotnia. No i niestety złośliwe rzeczy martwych, karta SD zapełniła się, kamera zakończyła nagrywanie, także w takim momencie. No i żeby Wam zobrazować całość sytuacji, postanowiłem wykorzystać traka z tego lotu, wrzuciłem do Google Earth, no i tak jak tutaj widzicie na załączonym obrazku, wysokość około 200 metrów, przelatywałem już do miejscowości Brzuza na startowisko, gdzie do celu mi zabrakło 4 km w zbiorniku 200 ml. Odwróciłem się z wiatrem, tak żeby ustawić się do planowanego miejsca lądowania, które sobie już wcześniej obrałem. I esując wytracałem wysokość. I oczywiście na spokojnie, bez żadnych ruchów panicznych, podszedłem do lądowania. Przede wszystkim chodzi o to, żeby nie lądować w miejscach, gdzie są jakieś przeszkody terenowe typu słupy i druty wysokiego napięcia. W tym miejscu, jak tutaj widzicie, wylądowałem przy drodze, tak żeby kolega, który ma mnie odebrać, mógł normalnie sobie stanąć, ja żebym mógł zapakować sprzęt, no i zawiózł mnie z powrotem na startowisko, gdzie spakowałem już sprzęt do swojego samochodu. No i dzień lotny został zakończony z atrakcjami i przygodnym lądowaniem. No i moi drodzy, pamiętajcie przede wszystkim o tym,
aby przy przeliczaniu trasy doliczyć dodatkowo rezerwę około 2 litrów paliwa więcej. No nic to nie kosztuje, nie jest to zbyt duży ciężar, żeby go nie zabrać na plecy, tym bardziej na trajkę. No ja wyliczając potrzebne paliwo do tego przelotu, nie wziąłem pod uwagę 10-minutowego oczekiwania nad Brzuzą. No i tak to się zakończyło, gdzie nie miałem możliwości dolotu do już startowiska. Powinienem doliczyć przynajmniej te 2 litry, aby wtedy dolecieć. Tak czy inaczej, latajcie bezpiecznie, no i oczywiście nie wpadajcie w panikę w tego rodzaju sytuacjach. Niektórzy z Was na pewno będą zadawali sobie pytanie, dlaczego nie nazywać tego lądowaniem awaryjnym, tylko tak jak ja, przygodnym. No z jednego względu, no to jest moje takie podejście do tej całej sytuacji, że paralotnia w dalszym ciągu leci, nic się z paralotnią nie dzieje, ma postępową, delikatnie większe opadanie rzędu 2 metrów na sekundę, 1,5-2 metry na sekundę, także jest to opadanie dosyć dobre, tak jak praktycznie na swobodnym. I jeżeli mamy chwilę czasu na ogarnięcie miejsca do lądowania, lądujemy bezpiecznie. Pamiętajcie przede wszystkim nie wpadać w panikę, bo to jest najgorszy doradca, jaki może być. Także życzę Wam bezpiecznych lotów, no i do zobaczenia na startowiskach. Hej!